Witam serdecznie, koziorożce. Dzisiaj robimy dla Was rozkład kart Tarota na nadchodzący tydzień. Zaczynamy od sfery zawodowej, czy też obowiązków, bo wiadomo, nie każdy pracuje aktywnie. Mamy tutaj giermka pucharów. W kwestiach finansowych jest 8 denarów, to też nie jest źle. Plany przedsięwzięcia. Mamy cesarza, ewentualne przeszkody. Jest to księżyc, zdrowie, 5 buław. Kontakt z bliskimi, z rodziną, przyjaciółmi, jest karta siły. Mamy też coś dobrego, co idzie w Waszą stronę, to 3 buław. I rada kart, jest to giermek mieczy. Dobrze, jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, tak? Czy tak jak mówiłem, obowiązków naszych codziennych, karta giermka pucharów wskazuje na to, że będzie jakiś taki drobny, fajny sukces. Taka rzecz, która sprawi Wam przyjemność, no i będziecie troszkę z siebie dumni, tak? Tutaj jest taka osobista mała przyjemność. No mówię, to nie będzie świadczyło o jakiejś wielkiej zmianie, tak? Jakieś wielkie, na przykład poprawie, czy awansie, czy coś takiego, ale no są pewne rzeczy, które chcemy osiągnąć, chcemy pewne rzeczy zrobić dobrze, na przykład w pracy, tak? W końcu poczuć, że umiemy coś na przykład, więc tutaj ten malutki sukces będzie odnotowany. To nie jest pewnie coś, czym będziecie mogli się chwalić, wiecie, na tych social mediach na lewo i prawo, ale no, na przykład przed partnerem, partnerką w domu wrócić i powiedzieć, wiesz co mi się dzisiaj udało, ja miałem tutaj jakieś takie zajęcie i wszystko poszło idealnie, wszyscy byli pod wrażeniem. No, coś takiego, nie? Bardzo fajnie, tutaj coś w bardzo dobry sposób się potoczy. Jeżeli chodzi o kwestie finansowe, 8 denarów wskazuje po prostu na to, że będziecie bardzo sensownie, bardzo skutecznie zarządzać swoimi finansami, czyli jeżeli macie jakieś wydatki planowane, jesteście w trakcie właśnie jakiejś, no nie wiem, może jakieś bardziej przedsięwzięcia, które jest związane właśnie z wydawaniem pieniędzy, może urządzacie łazienkę, nie wiem, coś takiego, tutaj będziecie bardzo sensowne decyzje podejmować, związane, jeżeli chodzi o zakup jakości do kwoty, którą wydacie. Chodzi o to, że jeżeli przeanalizujecie swój budżet, koziorożce, w tym wypadku, to widzicie, że nie podejmujecie głupich decyzji, podejmujecie dobre. To nie wskazuje może na jakiś wielki, wiecie, sukces, czy jakąś super poprawę, czy coś takiego, ale przynajmniej wiecie, możecie być pewni, że też nic nadzwyczajnego, złego się nie wydarzy, a jeżeli coś takiego mogłoby się wydarzyć, chociaż w tym tygodniu nie widzę czegoś takiego, to jesteście przygotowani, jesteście, no powiedzmy, gotowi na ewentualne perturbacje nawet. Ale tu po prostu wyciągnijcie z rady kart, czy spostrzeżeń kart tutaj to, że będzie to dobry tydzień pod tym względem, taki sensowny, tak? Jeżeli chodzi o plany przedsięwzięcia i mamy tutaj kartę cesarza, wy, jeżeli chcecie, żeby coś się powiodło, wy musicie wziąć stery, tak? Tego, więc jeżeli planujecie coś, przepraszam najmocniej, coś mnie łapie, jeżeli planujecie coś, może na przykład z mężem, z żoną, to wiecie, fajnie by było, jeżeli to tylko i wyłącznie będzie można oddelegować do nich, ale nie, tutaj, żeby to się powiodło, to wy będziecie musieli tą aktywną działanie przyjąć. I nie za bardzo będzie można, wiecie, to jakoś oddelegować. Będzie trzeba też troszkę, jeżeli coś takiego jest wspólnego, co robicie z innymi ludźmi, to radziłbym popatrzeć, no, troszkę na ręce. Ja wiem, że to źle brzmi, ale jeżeli chcecie, żeby to poszło według, no, waszego planu, waszego, no, tego, jakbyście chcieli, żeby to ostatecznie wyszło, no to wy musicie to zrobić. Nikt tego tak naprawdę za was dobrze nie zrobi, tak? Więc tu jest właśnie taka sytuacja. Może to też świadczyć, że jeżeli macie jakieś właśnie osobiste przedsięwzięcie, osobisty plan, zamyśle, moje drogie koziorożce, to faktycznie jest to też dobry czas, żeby te właśnie osobiste, takie naprawdę osobiste, tylko i wyłącznie z wami związane i przez was przeprowadzone rzeczy wprowadzać w ruch.
Jeżeli chodzi o ewentualną przeszkodę, tak? Tutaj przeszkodą może być wasza intuicja troszkę. To rzadko kiedy się pojawia, ale jest tutaj taka szansa, a mianowicie, że mogą wychodzić pewne kwestie, na które wy będziecie mieli od razu wyrobioną opinię i będziecie mieli już jakieś swoje spostrzeżenia, ale one nie do końca będą zgodne z prawdą, tak? Więc tutaj często jednak karty mówią o tym, żeby słuchać się swojej intuicji i tak dalej. Tutaj może warto jednak nie wyciągać pochopnych wniosków, tak? Jeżeli macie jakieś wyobrażenia, że coś na przykład pójdzie nie tak i wiecie, że tak się wydarzy, nie, to tak nie będzie. W tą sytuację to nie pójdzie. Więc tutaj ta karta księżyca mówi o tym, ażeby troszkę jednak bardziej obiektywnie podchodzić do pewnych rzeczy, przeanalizować, a nie tylko wyciągać od razu jakieś wnioski, bo one mogą być faktycznie pochopne. Kwestie zdrowotne. No, macie obniżoną odporność w tym tygodniu koziorożce. Uważajcie na siebie, nie forsujcie się, nie przeholujcie. Tutaj faktycznie, jeżeli na przykład czujecie, że coś tak jak mnie teraz lekko łapie, no to może warto jakieś plany pozmieniać, może jednak spotkać się w zaciszu domowym z kimś, no może w ogóle nawet lepiej się nie spotkać, żeby ich nie zarazić, ale wiecie, żeby nie robić czegoś, co w innym wypadku mogłoby by na pewno dorzucić trochę tego węgla do pieca i jeszcze troszkę pogorszyć sytuację. Kontakt z bliskimi, rodziną, przyjaciółmi, to może być poniekąd związane z tym cesarzem tutaj, a mianowicie, że jeżeli macie jakiś plan w stosunku do kogoś bliskiego, tak, albo osoby, którą chcecie, żeby była blisko, to trzeba tutaj wykazać się inicjatywą, trzeba wykazać się działaniem, wykazać się własną wolą. No, tu też wasz plan będzie lepszy prawdopodobnie niż kogoś innego, jeżeli już patrzymy w taki sposób. Ale też wydaje się, że jeżeli wy nie wyjdziecie z taką inicjatywą, wy tu nie pchniecie pewnych osób, nie wiecie, nie troszkę nie pokujecie tym palcem, zrób coś, to nic się nie wydarzy, tak? Tutaj musi być wasza sprawczość, inaczej, wiecie, jeżeli na przykład umawiacie się na jakiś rodzinny, wspólny obiad, no to wy będziecie musieli tam podzwonić, pogadać i tak dalej, no bo jeżeli to zostawicie innym, to nikt, oni ze sobą się nie dogadają. Tak, więc czasami to wynika z pewnej dynamiki rodzin, tak, albo znajomych, przyjaciół, gdzie zawsze wychodzi na to, że wy jesteście tą osobą trochę dominującą i organizującą i inni nawet niekoniecznie pomyślą, żeby zrobić coś samemu, jeżeli wiedzą, że zakładają, że wy to zrobicie, nie? No, to nie są najfajniejsze sytuacje, ale tak czasami bywa. Jeżeli chodzi o dobrą rzecz, która idzie w waszą stronę, mamy kartę trójki buław i to sugeruje, że rozpoczniecie, i tutaj może właśnie o to chodzi, rozpoczniecie coś, co będzie miało bardziej taki długofalowy efekt, tak, że będziecie... dobrym przykładem w tym wypadku, tak, szczególnie, że to jest dobra rzecz, która idzie w waszą stronę, to jest na przykład zaczęcie chodzenia na jakieś zajęcia. Tak? Albo rozpoczęcie jakiegoś hobby. Czyli zaczynacie coś robić, to jest dla was, tak? I to będzie też w przyszłości czymś regularnym, to od razu będzie wpisane w wasze życie i to będzie miało pozytywny wydźwięk. Tak? To może nie będzie miało, czegoś, co odmieni wasze życie od razu jakoś bardzo, ale to też jest coś nowego, co nie będzie, tylko jednorazowe. To nie będzie jakieś nowe jedno przeżycie, tylko coś, w czym będziecie faktycznie się, co będziecie chcieli kontynuować. Ale też będzie tylko i wyłącznie wynikało od was, bo na przykład jakby tu było koło fortuny, no to będziecie to kontynuować mimo wszystko, nawet jeżeli byście specjalnie tego nie chcieli. Tutaj jak chcecie to kontynuować, to się tyczy tylko was. Jeżeli chodzi o radę kart, mamy Giermka Mieczy i on tutaj faktycznie może wskazywać na tą nową rzecz, którą rozpoczniecie, jakąś fajną albo nowa rzecz, która się wam przydarzy i będziecie ją kontynuowali, to, że
Początkowo nie bójcie się, jeżeli pewne rzeczy nie wychodzą. Tak? Jeżeli coś nie wychodzi, jakieś starania podejmujecie, na przykład w pracy czy coś, nie zakładajcie od razu, że się do tego nie nadajecie, że nie jest to dobre dla was, że nie powinniście się tym w ogóle zajmować. Nie, przebrnijcie przez ten trudniejszy czas uczenia się, zwróćcie na to uwagę, skupcie się, nauczcie się, jest to jak najbardziej do nauczenia i do ogarnięcia i potem będzie już łatwo. Więc ten Giermek Mieczy właśnie mówi o to, żeby się nie niecierpliwić, jeżeli coś za pierwszym razem nie wyjdzie. Po kolei tak działajcie, tak jak tutaj z tym budżetem, tak stopniowo, zgodnie z planem, zgodnie z wytycznymi będzie ok. Koziorożce, rozkład dla was na nadchodzący tydzień. Mam nadzieję, że coś pojaśnił. Ja jestem Kosma Jankowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas. Mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym, a jeszcze jeżeli tutaj jesteście, możecie dać lajka, zasubskrybować, jak tego nie zrobiliście, albo skomentować, jeżeli macie jakieś uwagi. To wszystko bardzo pomaga. Dzięki, pa!